Teresa życzy Wam wesołego Alleluja. Wesołego Alleluja. Wesołego Alleluja. Gdy patrzę na Jezusa, na to, kim On jest i co dla mnie zrobił, to mam się z czego cieszyć i za co Boga chwalić. Jeżeli ktoś znajduje się w beznadziejnym położeniu w swoim życiu i nie jest w stanie zrobić nic, aby odmienić swój los, ale ktoś pokazuje mu drogę wyjścia, albo inaczej, ktoś staje się drogą wyjścia z beznadziei, no to jest się z tego cieszyć, jest za co chwalić Boga. Jest radość i jest Alleluja. Chwalimy Go za to, kim On jest i jaki jest wobec nas. Niech żyje życie. Jezus jest naszym życiem. Jako chrześcijanin cieszę się z tego, że zostałem uratowany. Cieszę się z tego, że zostałem zbawiony od moich grzechów i od śmierci, która czyhała na moje życie. Cieszę się dzisiaj, że mogę żyć dzięki łasce Jezusa Chrystusa. Lecz zanim to stało się realnym doświadczeniem w moim życiu, On musiał zapłacić ogromną cenę, aby odzyskać mnie dla siebie, aby odzyskać mnie do życia. Czy nie było innej opcji? Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie. To Jezus wziął na siebie ciężar moich długów wobec Boga. On wziął na siebie moje grzechy i ciężar winy, która spoczywała na mnie z powodu moich grzechów. To On stanął w moim miejscu i to w Niego zamiast we mnie trafiło żądło śmierci. Jezus jest moją paschą. On jest moim obejściem śmierci, która miała mnie spotkać. On jest również drzwiami do życia. Nie było innej drogi. Tylko w taki sposób sprawiedliwy, święty Bóg mógł odzyskać nas dla siebie. Z miłości, nieskory do gniewu, hojny w przebaczaniu, posłał swojego Syna, aby odkupił nas od śmierci do życia. Abyśmy obeszli śmierć i przeszli do życia. Ten doskonały, bez grzechu, stał się zasyfiony, zbrukany naszym grzechem. Zwycięzca śmierci trzeciego dnia zmartwychwstał. I każdy, kto Jemu uwierzył, kto Jemu zaufał i nic do tego nie dodał, dzisiaj woła wesołego Alleluja.